Po 5 latach od kanonizacji, po ponad roku starań wiernych i władz samorządowych Bolesławca o zgodę, którą wydać musiał najpierw polski episkopat, później stolica apostolska, święta Maria de Matias, założycielka zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, została patronką miasta. Dokładnie w 5. rocznicę kanonizacji świętej Marii de Matias, 18 maja 2008 roku, podczas uroczystej mszy na bolesławieckim rynku, arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, odczytał dekret stolicy apostolskiej i ogłosił świętą patronką miasta. Dekret został zredagowany w języku łacińskim. Odczytam go w tłumaczeniu polskim, aby zrozumieć dobrze jego treść. Dla diecezji legnickiej duchowieństwo i wierni miasta zwanego Bolesławiec otaczają szczególną czcią świętą Marię de Matias, dziewicę, która założyła zgromadzenie sióstr adoratorek najdroższej krwi Chrystusa dla ukazania miłości Chrystusa wobec ludzi. Dlatego najdostojniejszy ksiądz biskup Stefan Cichy, biskup legnicki, przyjmując powszechne pragnienie także władz cywilnych, zaaprobował wybór świętej Marii de Matias, dziewicy, na patronkę tego miejsca przed Bogiem. Tenże również listem z dnia 5 stycznia 2007 roku usilnie prosi, aby ten wybór i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z normami o ustanowieniu patronów i z instrukcją o kalendarzach partykularnych oraz własnych częściach oficjum i mszy świętej numer 30. Kongregacja zaś do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, mocą udzielonych jej uprawnień przez papieża Benedykta XVI, rozważywszy przedstawione sprawy, aby wybór i aprobata odbyły się zgodnie z przepisami prawa, zgadza się na prośby i zatwierdza świętą Marię de Matias, dziewicę, na patronkę miejscowości zwanej Bolesławiec przed Bogiem, łączenie z wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi wynikającymi z rubryk, bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia. W siedzibie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów dnia 23 maja 2007 roku podpisał prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Franciszek kardynał Arince oraz sekretarz Albert Malcolm Reinit. Pierwszy raz o możliwości wyboru świętej Marii de Matias na patronkę miasta bolesławianie rozmawiali podczas pielgrzymki na mszę kanonizacyjną. To była największa, najliczniejsza w dziejach miasta pielgrzymka bolesławian. Msza odbyła się w Rzymie 18 maja 2003 roku. Pielgrzymi to kilkaset osób. Ludzie emocjonalnie związani z Marią de Matias i siostrami adoratorkami, które od 60 lat mieszkają i pracują w Bolesławcu, również samorządowcy i oczywiście adoratorki.
Wśród pielgrzymów była także siostra Krystyna Kusak. To od niej wszystko się zaczęło. Gdy tam żeśmy jechali, to były rozmowy, nawet w autokarze, i opowiadane było, że każde miasto we Włoszech ma jakiegoś swojego patrona. I wtedy ludzie się pytali, a czy w Polsce, w Bolesławcu, czy jest jakiś patron? Ja powiedziałam, że ja nie słyszałam, że raczej nie ma i chyba nigdy nie było. No i wtedy zaczęła się rozmowa, że może być Maria de Matias przecież. I słowo się rzekło. Wybór świętej Marii de Matias na patronkę Bolesławca nie był przypadkowy. Chcieli tego przede wszystkim zwyczajni ludzie, świeccy czciciele Marii, wyznawcy zasad, zgodnie z którymi żyła święta. To był rok 2004, coś się ruszyło, pojawiła się propozycja, i to w różnych takich miejscach równolegle, aby zastanowić się nad tym, czy ta święta nie mogłaby być patronką miasta. Zaczęły napływać listy i wiem, że w bardzo wielu momentach te listy były pisane tak, można powiedzieć, bardzo spontanicznie przez ludzi, którzy byli zorientowani, i te listy, te ponad 3000 podpisów spowodowały, że właściwie to my już nie mieliśmy innego wyjścia. My powinniśmy byli zacząć działania te formalne. Ja wówczas w ogóle nie miałem bladego pojęcia, jak to się załatwia, w jaki sposób podejmuje się decyzję, czyje zgody trzeba uzyskać. No ale tutaj pomogły siostry. I też trzeba powiedzieć, że bardzo dużym sukcesem było to, że w ciągu 5 lat od kanonizacji udało się doprowadzić do tego momentu. Ja przyznam się szczerze, że nie sądziłem, że w tej kadencji nastąpi ten moment. Myślałem, że to będzie ta procedura uzyskiwania zgody najpierw biskupa ordynariusza diecezji legnickiej, później episkopatu Polski, później stolicy apostolskiej, że ta procedura będzie trwała znacznie dłużej, będzie dużo bardziej skomplikowana. No ale myślę, że tutaj, jeżeli nie mamy mówić o jakichś nadprzyrodzonych okolicznościach, to trzeba powiedzieć o tym, że bardzo duża skuteczność i bardzo duża pomoc ze strony i sióstr, i ze strony księży, dziekanów bolesławieckich była. Zwłaszcza w tym etapie uzyskiwania zgody z episkopatu. No tutaj bardzo mocno zaangażował się ksiądz biskup Stefan Cichy. W pierwszą rocznicę kanonizacji adoratorki wspólnie z uczniami i pedagogami miejscowej szkoły muzycznej zorganizowały koncert. Siostry spotkały się z wiernymi, aby przybliżyć im postać świętej. I wtedy zrobiona była taka malutka figurka z glinki bolesławieckiej, wypalana. No i ja taka byłam zadowolona, że jest taka pierwsza figurka w Bolesławcu. No i wtedy wszyscy patrząc mówią, no piękna, ale czego taka mała? No to ja tak troszeczkę myślę sobie, no dobrze, że jest chociaż mała. Ale powiedziałam, że jak chcecie, to za rok może być większa, na drugą rocznicę. I rzeczywiście postawiliśmy tą figurę, która jest przed klasztorem. No i ta figura jest całkowicie darem ludzi, ponieważ wszystko było załatwiane z ofiar, które na ten cel wpływały, żeby ta figura powstała. Zresztą była też 200. rocznica urodzin Marii de Matias i tam jest właśnie zapisane na tej tablicy. Gdy było poświęcenie tejże figury, nie wiem, jak to się stało. W każdym bądź razie pan prezydent wypowiedział takie słowa, że Maria de Matias jest naszą patronką. Coś takiego. No i ja nie wiedziałam właściwie, o co chodzi. Panu prezydentowi podziękowałam. A on mówi, nie siostro, to nie tak. To tak ja powiedziałem, ale żeby była patronką, to jest potrzebna bardzo wielka procedura. No i wtedy też słyszeli ludzie, którzy wokół mnie byli. Prasa też o tym napisała, bo była obecna. No i zaczęliśmy rozmawiać, jak ta procedura i w ogóle co to ma być i co trzeba robić. No i oczywiście ludzie zaczęli pisać petycje, listy, podpisy, szczególnie w różnych parafiach bolesławieckich i wokół Bolesławca, gdzie są czciciele Marii de Matias. Idea patronatu od samego początku zyskała poparcie samorządowych władz miasta, a jego głównym orędownikiem został prezydent Piotr Roman. 29 marca 2006 roku Rada Miasta wyraziła pełne poparcie dla działań prezydenta zmierzających do ustanowienia patronką Bolesławca świętej Marii de Matias i zleciła prezydentowi podjęcie stosownych działań.
Osoba świętej Marii de Matias jest ściśle związana z Bolesławcem, mimo tego, że ona nigdy tu przecież nie była. A przynajmniej kroniki na ten temat milczą. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy o tym polskim fragmencie dziejów miasta, w fragmencie, który zaczyna się w 1945 roku. Kiedy to po II wojnie światowej do takich miast jak Bolesławiec na ziemiach zachodnich, na ziemiach północnych zmierzali ludzie, którzy, dla których, dla części przynajmniej, była to ziemia obiecana, a dla innych no swoiste wygnanie i wiara w to, że kiedyś może jeszcze wrócą na te tereny wschodnie. Tak było na początku. Ludzie nie znali postanowień konferencji jałtańskiej, konferencji poczdamskiej, wielkich mocarstw, które ustalały granice i ustalały strefy wpływów. Ci, którzy przyjeżdżali tutaj na przykład z Jugosławii, nie mieli pojęcia, że tu jest tylu Rosjan i że Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich. I ci ludzie jechali budować nową społeczność. To się później okazało, że stanowiąc swoisty tygiel kulturowy, mieszankę różnego rodzaju historii, tradycji, kultury, musieli stworzyć nowe społeczeństwo. I my dzisiaj jesteśmy swoistymi spadkobiercami tego. My jesteśmy kontynuatorami tego, co tu się zaczęło w 1945 roku. To był eksperyment społeczny na wielką skalę, bowiem wszyscy mieszkańcy Bolesławca, którzy żyli tu do 1945 roku, albo prawie wszyscy, musieli ten teren opuścić, a zasiedlali go ludzie, którzy też musieli opuścić różne tereny. W przypadku bolesławieckim tą cechą, która nas wyróżnia, jest to, że w gronie tych różnych środowisk społeczności w Bolesławcu pojawiła się duża, zwarta grupa reemigrantów z dawnej Jugosławii, a tak naprawdę ludzi, których korzenie sięgają Galicji. Więc taki epizod, który jest niepowtarzalny, jest wyjątkowy i dotyczy tylko i wyłącznie ziemi bolesławieckiej. I co ciekawe, wraz z tymi ludźmi przyjeżdża tutaj do Bolesławca 7 sióstr, po to, żeby tych ludzi wspomagać duchowo, po to, żeby pomagać edukować ich dzieci, po to, żeby nie zapomnieli tego, co wynieśli ze swoich domów rodzinnych, co stanowi ostoję ich tradycji. I to jest rok 46, część przyjechała w 47, 18 do 20 tysięcy ludzi z Jugosławii, w tym odważne siostry Polki, które stanowiły część zgromadzenia adoratorek i które w Polsce zakładają pierwszy swoje zgromadzenie właśnie w Bolesławcu. To w Bolesławcu przez wiele lat była centrala tego zgromadzenia, później została przeniesiona do Wrocławia. Arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski, chwali wybór świętej na patronkę Bolesławca przede wszystkim ze względu na ideę miłości bliźniego i miłosierdzia, którymi przez całe życie hołdowała święta. Kiedy mówimy o tej świętej patronce Bolesławca, to chcemy z całą mocą podkreślić, że Kościół w swojej misji, posłannictwie w świecie współczesnym i w świecie, który należy już do historii, promował niewiasty w Kościele i w świecie. To ona, święta patronka Bolesławca, jest tego symbolem. Nie spychał ich poza nawias życia społecznego. I właśnie w tym wymiarze stawia ją jako patronkę, czyli jako wzór do naśladowania w dawaniu świadectwa Ewangelii i świadectwa uformowanego na prawym sumieniu i na przesłaniu ewangelicznym człowieczeństwa. Poszanowanie godności każdego człowieka, niezależnie kim jest, w jego człowieczeństwie, w jego tym niezatartym obrazie Bożym w jego strukturze osobowej. Myślę, że mieszkańcy Bolesławca na przestrzeni minionych dziesięcioleci dawali na miarę swoich sił i swojej dojrzałości temu świadectwo. I myślę, że teraz, kiedy święta Maria de Matias stała się patronką tego miasta, będzie wyzwaniem dla wszystkich
którzy tę wspólnotę miasta i gminy i jeszcze dalej stanowią, ażeby tu każdy czuł się w pełni u siebie w domu, ażeby czuł się uszanowany w swoim człowieczeństwie, ażeby był solidarny jeden z drugim i aby razem wspólnie zwyciężać zło dobrym i budować solidarnie wspólnotę ludu tego miasta pięknego na mewy ryzwaj współczesnego czasu. Ideę powołania świętej Marii de Matias na patronkę Bolesławca wspierał ksiądz prałat Andrzej Jarosiewicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Mikołaja. Dla księdza prałata adoratorki powołane przez Marię, które razem z repatriantami przyjechały po wojnie do miasta, to część polskiej historii tej ziemi. Święta Maria de Matias jest w pewnym sensie ikoną człowieka. Tu nie chodzi już o narodowość. Tu nie chodzi o żadną nację w tym sensie. Ona jest ikoną człowieka. Człowieka, który wskazuje nam na bardzo konkretne i ważne wartości, które niestety w naszych współczesnych czasach bywają pogubione. Gdybyśmy mieli w pewnym sensie zawrzeć w kilku słowach to, co Maria de Matias chce przypomnieć współczesnemu człowiekowi, to trzeba by było powiedzieć w ten sposób. Głęboka przyjaźń z Panem Bogiem, pielęgnowana poprzez Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź świętą, troskę o młodzież, a zatem nadzieję każdego narodu. Dla osób wierzących życie Marii może być wskazówką, jak należy postępować. W czasach nam współczesnych my, bolesławianie, nie jesteśmy wolni od tych problemów, które dotykają współczesne społeczeństwa zachodniej Europy. Kiedy wzięlibyśmy statystyki dotyczące na przykład niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej, nas, katolików tego terenu, którzy w 90-kilku% deklarujemy się jako ludzie wierzący, to zauważylibyśmy, że uczestniczy nas w Eucharystiach 40-kilka% systematycznie. A zatem właśnie święta Maria de Matias jest ikoną człowieka, który przypomina nam ten wielki skarb, jaki pozostawił nam Bóg w każdej Eucharystii. Co więcej, każdy z nas na płaszczyźnie wiary wie, że drogą do owocnego uczestnictwa w Eucharystii jest sakrament pokuty. Drogą do owocnego przeżywania swojego chrześcijaństwa jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Współczesny świat, niestety także i telewizja, także i media, wychowują nas do takiej duchowej schizofrenii. Człowiek współczesny nie potrafi już się modlić w milczeniu. Czym jest Maria de Matias? Jest ikoną człowieka, który pokazuje nam, że wtedy, kiedy człowiek klęka przed Bogiem utajonym w Najświętszym Sakramencie w ciszy i skupieniu, najwięcej mówi i najwięcej słyszy. Zwolennikiem powołania świętej Marii de Matias na patronkę Bolesławca jest ksiądz Stanisław Kusik, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Mówiła święta Maria de Matias, pomagając innym, pomagamy sobie. Ucząc wierności innych, uczymy się też sami wierności Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. I te jej myśli, które zawarte są w tylu listach, które ona napisała, w tej konstytucji, która została ułożona dla potrzeb zgromadzenia sióstr adoratorek, to są rzeczy do spełnienia. To nie są jakieś, myśmy dzisiaj czytali, powiedzieli, że czy jest to możliwe. To są do spełnienia w dzisiejszych czasach, bo ciągle potrzebujemy nowego światła, nowych wizji, ale też i wpatrywania się w tych, którzy już przeszli, że i my możemy czegoś takiego dokonać. Zdaniem księdza Stanisława Kusika, Maria de Matias jest gotowym wzorcem do naśladowania przez ludzi współczesnych. Dzisiaj, kiedy wpatrujemy się, my jako mieszkańcy Bolesławca, w tę świętą i winniśmy się uczyć od niej najpierw wierności Panu Bogu, a przez wierność Panu Bogu uczyć się też i może właśnie dla dzisiejszego człowieka jeszcze bardziej, żebyśmy nie byli anonimowi wśród wielkiego tłumu, ale żebyśmy wzajemnie sobie się wspomagali i sobie pomagali. I to jest takie właśnie wielkie przesłanie. Czy ona nam w tym może pomóc?
Wiadomo, że nie bezpośrednio, że od razu już teraz, bo skoro została ona uznana za patronkę, że wszystko nam się będzie teraz dobrze układać. Ważne jest to, że mamy taką orędowniczkę w niebie, że myślę, że nawet po ludzku rzecz ujmując, kiedy mówimy o świętych obcowaniu, że w takim też i wymiarze ona będzie się stawiać za tymi, którzy są jej szczególnymi czcicielami, ale jednocześnie będzie nam pomagać tworzyć tutaj to, co powiedział Ojciec Święty, cywilizację miłości. Zauważmy, że sługa Boży Jan Paweł II tylu błogosławionych i świętych wyniósł na ołtarze, właśnie żeby pokazać nam, współczesnym ludziom, że ludzie żyjący w każdej epoce i w każdym czasie mają możliwości i wielkie, że tak powiem, możliwości dochodzenia do poznawania prawdy i do tego, żeby służąc innym zdobywać najwyższe szczyty też i doskonałości chrześcijańskiej u siebie. I to jest chyba taki piękny wzór. My dzisiaj, pokazuje się dzisiaj także wielu ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym, że chcą z nimi pracować, że służą innym. Niektórym się to nie podoba, że za wszystko powinniśmy być wynagradzani, że za wszystko powinniśmy otrzymywać jakieś pieniądze, ale patrzymy może z uśmieszkiem, a jednocześnie z zazdrością, że inni potrafią, a my nie potrafimy. I właśnie patrząc na świętą Marię de Matthias, że potrafiła czasami z niczego stworzyć wiele, bo rozpoczynając swoją działalność w Acuto wśród właśnie takiej tej biednej ludności, że uczyniła tak wiele dzięki właściwie tylko wytrwałości i wytężonej pracy i dzięki swojej wierze. Siostry adoratorki od ponad 60 lat związane są z Bolesławcem. Razem z repatriantami przyjechały tu zaraz po wojnie. To nie były dobre czasy dla ludzi, jeszcze gorzej działo się z wierzącymi. Siostry jechały w nieznane do obcego kraju. Chciały tylko realizować to, do czego powołała je założycielka zgromadzenia. Nieść ludziom słowa Ewangelii, wychowywać i opiekować się drogimi bliźnimi. W pierwszym dziesięcioleciu pobytu siostry adoratorki wraz z całym Kościołem w Polsce przeżyły wiele doświadczeń. Usuwanie religii ze szkół, likwidacja szkolnictwa katolickiego, zakonów, kompromitacja duchowieństwa na różne sposoby, więzienie i tak dalej. Widmo likwidacji zagroziło również siostrom adoratorkom. Jednakże przezwyciężyły kłopoty materialne i szykany władz ówczesnego systemu. Siostry ze wszystkimi mieszkańcami Bolesławca dzieliły trudny los życia w pierwszych latach powojennych. Zajmowały się opieką nad kościołem, pracą domową, tachezacją oraz prowadziły przedszkola i internat. Stały się integralną częścią społeczeństwa Bolesławca. Maria de Matthias, duchowa przewodniczka poprzez swoje siostry, wykazała wiele mądrości życiowej oraz zdołała zharmonizować sprawy ludzkie i boskie. Tak kończy się uzasadnienie Rady Miasta w pisemnej prośbie o nadanie patronatu świętej Marii de Matthias nad Bolesławcem. Charyzmat założycielski żyje w duchowej jej córkach na miarę darów, którymi Bóg obdarzył dziewczęta i kobiety powołane do tego zgromadzenia, w którym wszyscy znajdują pomoc w każdym czasie. Wspólnota założona w Bolesławcu była pierwszym w Polsce domem adoratorek. Jesteśmy w 27 krajach świata. Naszym głównym posłannictwem, jak już z samej nazwy wynika, jest adoracja. Z modlitwy, z trwaniem przed Jezusem, zwłaszcza przed Jezusem ukrzyżowanym, Jezusem, który przelał za nas swoją krew, ma wypływać nasza działalność, nasze apostolstwo, to, co czynimy dla innych ludzi. Dlatego nie tyle może się liczy to, co robimy, ale z jaką motywacją to czynimy. I to jest dla nas najważniejsze. To jest ta wartość, na którą patrzymy. Później patrzymy na człowieka, na konkretnego człowieka, który został odkupiony krwią Chrystusa.
Chrystus odkupił ludzi dlatego, że ich kocha. Miłość jest naszym posłannictwem. My, tak jak Jezus, mamy iść do ludzi, kochać ich i być nawet zdolne do oddania życia, tak jak zrobił to Jezus. Później patrzymy na sytuację konkretnego miejsca, gdzie jesteśmy, na potrzeby, które tam są. Szukamy znaków czasu i staramy się odpowiadać na nie, wypełniając to, co na naszym miejscu czyniłby Chrystus, czyli wolę Bożą. I na przykład siostry w Afryce zajęły się wybudowaniem i prowadzeniem wioski dla dzieci chorych na AIDS. Jest to ogromny problem kontynentu afrykańskiego i tam jedna z sióstr rozpoczęła budowę kilku domów, w których są rodziny. Rodziny, które już nie mają swoich dzieci, ponieważ ich dzieci osiągnęły dojrzałość. I każda z rodzin przyjmuje około 10 dzieci porzuconych, chorych na AIDS. I te rodziny po prostu wychowują dzieci. W tej wiosce jest również szkoła, oczywiście jest szpital, ambulatorium, jest pomoc dla tych dzieci. Siostry w Indiach pracują bardzo dużo z kobietami. Uczą ich podstawowej higieny, pomagają też przy porodach. Uczą, jak opiekować się małymi dziećmi, ponieważ tam jest problem z umieralnością. Małe dzieci często umierają tylko dlatego, że brak jest podstawowej higieny. Ale to nie tylko. Też siostry tam zajmują się wychowaniem, szkolnictwem, prowadzą szkoły. Mają taki ciekawy system, że prowadzą szkoły dla osób zamożniejszych, dla dziewcząt zamożniejszych, które mogą opłacić. I za te pieniądze uzyskane z tych szkół prowadzą również szkoły dla bardzo biednych dzieci, które nie są w stanie praktycznie zapłacić nic. Też dożywiają dzieci, mają odpowiedni program na dożywianie dzieci z wiosek objętych głodem. Przyjmują te dzieci na kilka miesięcy po to, aby ich dożywić, aby one mogły po prostu wzrastać, mogły też funkcjonować po prostu normalnie. Nie patrzą na podział, nie patrzą na to, jakiego są te dzieci wyznania. Po prostu przyjmują ich i obdarzają miłością, dają im to, co same posiadają. Maria de Matias żyła jak święta, ale przede wszystkim była kobietą i na każdym kroku podkreślała, jak ważne w społeczeństwie są kobiety. W kobietach pokładała wielkie nadzieje. Święta Maria de Matias odkryła ogromne powołanie, które kobieta niesie zawsze w sobie. Jest to powołanie do dawania życia. Ale nie tylko życia fizycznego. Ona uważała, że kobieta zdolna jest zmienić świat. I to wbrew tamtych czasom i wbrew temu, co myślano w tamtych czasach, ona podkreślała w sposób szczególny rolę kobiety jako wychowawczyni i matki. Uważała, że ona pierwsza wychowuje swoje dzieci i ona przez to kształtuje całe społeczeństwo, bo ona jest pierwszą wychowawczynią. I dlatego ona postarała się uczyć dziewczęta, żeby przygotowywać je do dojrzałego życia. Żeby nie tylko potrafiły czytać, pisać, nie tylko znały rachunki, ale przede wszystkim wiedziały, kim są, znały swoją wartość. I to było takie jej najważniejsze zadanie. I uważała, że kobieta też jest nosicielką wiary w rodzinie. I kobieta, która niesie w swoim sercu głęboką wiarę, która wierzy w Boga, kobieta, która życie swoje oddała Bogu, też potrafi przekazać to dzieciom, potrafi to przekazać mężowi. Ona też potrafi zachęcić męża i zaprowadzić go do Boga. W Polsce adoratorki przede wszystkim pracują w szkołach, również w świeckich. Prowadzą stołówki dla biednych, a w specjalnych świetlicach zajmują się i uczą zaniedbane i zapomniane przez rodziny dzieci. Żeby przygotować się do tej pracy, oczywiście musimy mieć wykształcenie i jednym z wymiarów formacji jest formacja intelektualna i przygotowanie do konkretnego zawodu. I nasze, zwłaszcza siostry młode, po pierwszej profesji rozpoczynają studia. I są to studia różne. Patrzymy też na konkretne uzdolnienia osoby, która do nas przychodzi, na jej pragnienia, na to, co ona niesie w swoim sercu,
ale także na to, ku czemu jest skierowane nasze zgromadzenie. Siostry studiują, przygotowują się przede wszystkim do pracy w katechizacji, pracujemy w szkołach, prowadzimy katechezę, ale też siostry studiują pedagogikę. Mamy siostrę, która jest po studiach psychologicznych, ona pracuje też w ośrodku interwencji kryzysowej. Są siostry pielęgniarki, jest siostra, która jest lekarzem. To nie jest coś takiego, że my czynimy coś jednego, skierowane jesteśmy tylko na jedne dzieło. Po prostu staramy się służyć ludziom, staramy i do tego się przygotowujemy. Dla nas jest ważne odczytywać też konkretne dary, które posiada osoba. I jak tymi darami może służyć ludziom. Niosąc im po prostu Chrystusa wszędzie, gdzie jest. Niekoniecznie musi mówić o Chrystusie. Najważniejsze, żeby była świadkiem. Świadkiem tego, że Bóg po prostu kocha ludzi. Kocha ich do końca. Kocha ich, oddając swoją krew za nich. W parafiach, nie tylko w Bolesławcu, działają stowarzyszenia ludzi świeckich, czcicieli Marii de Matthias. I tak jak ona, starają się pomagać innym. Ci ludzie świeccy, czciciele Marii de Matthias są, my tak mówimy, stowarzyszeni, no tak w sensie takim, prawda, duchowym. Oni bardzo dużo działają w parafiach, krzewią jej właściwie kult, poza tym wiedzę o niej. No, wszystkie grupy mają piękny sztandar, jak to było wczoraj nawet na uroczystości widać. I oni po prostu są takimi jak gdyby świeckimi osobami, które żyją duchowością Marii de Matthias. Modlą się do niej, prawda? I spotykają się z nami raz w miesiącu. Tu do klasztoru przychodzą na różne uroczystości, a w parafiach mają też swoje spotkania, czytają listy Marii de Matthias, znają jej życie świetnie i starają się coś dobrego czynić. Chodzą do chorych, odwiedzają chorych, pomagają. Na przykład są bardzo wrażliwi, jeżeli ktoś jest w ich środowisku, kto nie może na przykład sobie pomóc, czy coś takiego, szukają pomocy. Kim byłaby Maria, gdyby przyszło jej żyć dzisiaj? Co mogłaby robić? Jak wykorzystałaby swój nadprzeciętny rozum, inteligencję i pracowitość? Zawsze się zastanawiamy, co by Maria de Matthias zrobiła teraz, kiedyby przyszła tutaj, w te konkretne czasy. I staramy się rzeczywiście pytać siebie o to, pytać się na naszych spotkaniach, spróbować odpowiadać na te pytania. Kiedyś nazwano ją kobietą awangardy. Kobietą, która jest zdolna zmieniać. I myślę, że dzisiaj by znalazła również te miejsca, gdzie można coś zmienić. Myślę, że dzisiaj by po prostu poszła do ludzi, poszła otwarta, głosząc im orędzie zbawienia. Była to kobieta, która niosła w sobie ogromną miłość, miłość do człowieka i pochylałaby się nad każdym człowiekiem. Poszłaby do tych, którzy są gdzieś poza społeczeństwem, o których społeczeństwo często zapomina, a może czasami się wstydzi za nich, że tacy ludzie są. Ja myślę, że jest to kobieta, która by poszła do takich. Poszła ich dlatego, że są to ludzie, którzy czekają na miłość. Święta Maria de Matthias jest częścią historii Bolesławca i Bolesławian, polskiej historii tej ziemi. Idea dobroci i miłości bliźniego, która najbliższa była Marii, dziewczynie z Valle Corsa, powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Ja myślę, że nikogo nie trzeba na siłę przekonywać, ponieważ, tak jak powiedział nuncjusz apostolski, nikt nie chce tu nikogo klerykalizować, ale jednocześnie niech nikt nas nie laicyzuje. Oczywiście funkcja prezydenta miasta powoduje pewne obowiązki. Ja uważam, że ta decyzja, która była wynikiem próśb, żądań, pism, listów, ta decyzja była decyzją podjętą wskutek przede wszystkim działań mieszkańców miasta i będzie to na pewno decyzja dobra. Nie trzeba być wierzącym, aby być dobrym dla ludzi. Nie trzeba być katolikiem, aby chcieć pomagać innym w potrzebie. W tej materii prawa boskie i ludzkie są bardzo podobne. Grunt to tych praw przestrzegać, bez względu od kogo one pochodzą. Maria de Matthias najpierw sama, później kazała tak czynić adoratorkom,
zjednywała sobie ludzi dobrocią, bez względu na to, jakiego wyznania byli ci ludzie. Uczyła tolerancji. Szanowała każdego człowieka, nawet tego, który nią pogardzał. Mawiała przecież, kto kocha Boga, mówi mało, pracuje dużo, znosi wszystko i od wszystkich. Trudne, ale spróbować warto.